niebie żulem. Witajcie znowu na kanale Wals z Padusem i to wasz suchy Padus. Pomyślałem sobie, że taki odcineczek stylu Padus Casting Couch nagram na sam koniec, ale nie, bo i tak sobie odpaliłem argusika. To mówię, dobra, nagram teraz, nie będę marnował czasu. Słuchajcie, po pierwsze, sztosik aloesowy 2%, jak woda. Zagłoszeń. Pierwsze co? Będę się starał dodać dwie nowe formuły, o jednej już wiecie. Będzie to Extreme Home Handover Flat and Basement Edition. Oczywiście jest to kalka i parodia programu amerykańskiego Extreme Home Makeover. Będę nagrywał oczywiście po polsku ten testerek i pilot. Testerek, pilot był nagrany po angielsku tylko dlatego, że chciałem po prostu tego taja sporo parodiować oraz ten cały programik, a tak to dobra, już nie będę się łamał, pan Mr. 5 Years in the UK będzie nagrywał jednak po polsku. To jest jeden projekt. Oczywiście ten projekt będzie zawierał no wiadomo, jakieś takie szybkie zapiski i tak dalej, odcinkowe. Może nie remontu, jaki będę przeprowadzał w piwnicy, no bo przecież nie będę tej piwnicy remontował. No. Bardziej takie sprzątanie, układanie, jakaś aranżacja, coś w tym stylu. I tak już kurde sporo zrobiłem. Ale dopiero teraz padłem na pomysł, żeby może coś z tym zrobić. Drugi mój projekt to gotowanie, o którym też już słyszeliście. Zrobię to. Na samym początku zrobię to w piwnicy, bo wracając jest do remontowego. Odcinki będą też nagrywane w moim domu na górze. Podczas odcinku z mojego domu z kuchni mieliście się okazję przekonać, że jednak do nowszych wnętrz ta kuchnia nie należy. Tak, jest to nieremontowany dom, praktycznie można powiedzieć, że od 95, od kiedy się wprowadziliśmy, zostałem tam, można powiedzieć, że wprowadzony razem z rodzicami, ja koglut. I to mieszkanie sobie stało. Potem u świętej pamięci ojciec zmarł, no wiadomo, jak chłopa nie ma w domu, nie ma szczurowi, kto pokazać, jak się robi i tak dalej. Straciłem troszeczkę zainteresowania jakimiś pracami remontowymi, manualnymi na rzecz innych. Nie tych. To zasługa innych kolegów. Pozdrawiam, wiecie, o kogo chodzi. Fajnie, dziękuję. Bardzo dziękuję, naprawdę. Dobra, kontynuując temat. No i proszę, trzeba tą chałupę kuźwa w końcu powoli odświeżać. Jako facet, który nie zna się totalnie na niczym, bierze się za robienie... SMS. Bierze się za robienie totalnie wszystkiego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie, jak zmieniałem zmieniałem baterię i zlew w kuchni, to zrobił się Armagedon po prostu, że musiałem praktycznie wszystkie rury wymieniać, bo jedno zrobiłem, no wiadomo, stara instalacja, stare rury, zaczęło wszystko ciec, jak się jedno ruszyło, zaczęło się pieprzyć drugie, byłoby co nagrywać, naprawdę, co tam, no to już za elektrykę się podebrało, no, ale takie wiadomo, proste prace, nie? Z takich elektrycznych prac, jakie przeprowadzałem, to podłączyłem rzecz, która jest na 16 amperów do, że tak powiem, na kable i tak dalej, i wtyczki, te sprawy, które są na 12 amperów, to nie będę musiał mówić, jak to fajnie potem śmierdziało, ale teraz już wiem. No i właśnie, remonty plus gotowanie. Na razie zacznę gotowanie bez prądu w piwnicy. Znaczy, no gotowanie.
przygotowanie posiłków bez prądu, czyli zacznę sałatkami, jakimiś innymi pierdołami, na przykład takimi nieimprezowymi koreczkami. Myślę, że też będzie fajnie. Właśnie. Kolejne. Jak tam nowy mikrofon? Kierunkówkę sobie walnąłem. Gdzieś tutaj dam przebitkę ze zdjęciem. I ta kierunkówka jest, no, zobaczymy. Zobaczymy, czy nie będzie słychać tego obiektywu, jak on tam ostrość łapie i zmienia. Czy nie będzie tak pstrykać? No, pewnie będzie, ale zobaczymy. Jak mnie ciekawi, jak nie będzie słychać, jak robiłem testy, to będzie dobrze. Już Extreme Home Bandover Tester był nagrywany właśnie na tym aparacie. Według mnie wyszło super. Ale kupiłem ten mikrofon ze względu na to, że ten mikrofon jest przeznaczony przede wszystkim do smartfonów, a mam sobie zamiar telefon zmienić tego trupa, co mam na inny, a jak już się zmienia telefon, to już teraz każdy nagrywa 4K telefonik, tak więc po prostu się przesiądę z aparatu na telefon. Co jeszcze? Gotowanie mamy, remontowanie mamy, nowy mikrofon mamy. A właśnie, ten odcinek jest już na tym. Tutaj nagram jeszcze 2 albo 3 odcinki, raczej 2 na tym właśnie mikrofonie, z czego, żeby to wam bardziej pogmatwać i popieprzyć, jeden wypuszczę jako pierwszy teraz. Potem polecą 4 odcinki nagrywane jeszcze na mikrofonie starym, tym do ASMR-ów. Bo już sobie kupiłem też nowy kabel, który już nie był czym i kosztował kuźwa 29 zł. A ja jeszcze kupowałem kable po 100 i buczały. Nie wiem czemu, nie mam pojęcia. Więc już nie przedłużając i do brzegu gnając, nawet czy jak mi się rymuje, najsmutniejsza wieść. Chociaż nie, to zostawię na koniec. Live'y. Live'y są coraz bliżej z dwóch powodów. Kwestie techniczne. Ja zobaczę, czy się nagrywało. Ostatnio się nawet nie nagrywało, wiecie? Nagrywa się. Ostatnio nagrałem kuźwa cały odcinek na wyłączonym aparacie, ale chyba to wam to mówiłem. Masakrycznie się wkurzyłem, ale trudno. Live. Kwestie techniczne pomijamy, bo Wi-Fi raczej będzie. Wi-Fi już jest. No tak, beknięcie. Wi-Fi już jest, tylko teraz zobaczymy, jakie prędkości to mi wyciągnie. Ja chciałbym przynajmniej, żeby mi to udźwignęło na jakieś 720p. Myślę, że to jest taka jakość akceptowalna. Oglądają mnie osoby najczęściej z przedziału 25-39. Już można powiedzieć, stara data, wychowali się na takiej jakości. Z przymierzeniem zębów myślę, że dadzą radę, bo to jest jednak live z piwnicy na antenie kierunkowej wpieprzonej w podłogę. Pewnie wypala dziury już w parkietach i w dywanach sąsiadom. Ale działa. To tak, kwestia techniczna to jest live 2, a 1, a 2 to jest, zwyczajnie wam powiem, kuźwa, ja gówno robię z tego montażu, ale montaż dobija. Wolę nagrywać, tak jak teraz wybrałem, nagrywanie, a nie montowanie. Wolę nagrywać niż montować, a i tak z montowania to jest praktycznie dupa. Tak więc wolę zajść, nagrać live'a, wrócić na górę i odcinek poszedł, no. A nie, ja kurde zastanawiał się, kuźwa mać, może se dzisiaj zmontuję, a może jutro. Dobrze. I właśnie, z racji tego, że czasu mam coraz mniej i powiem wam, że trochę mam coraz mniej chęci, aczkolwiek trochę mi subskrybentów przybyło, nie zdziwcie się, jak właśnie częstotliwość pozostanie mniej więcej taka, jaka jest. Ja bym chciał zrobić odcinek raz na 2 tygodnie. Myślę, że to będzie uczciwe i dla mnie, i dla was. Chcę to po prostu tak
pośrodkować. Dlatego też się ratuje i tym gotowaniem. Znaczy gotowaniem i remontami to się ratuje tylko ze względów finansowych, no bo wiadomo, trzeba jednak kupować te truneczki, nie? No, to tu już mamy załatwione. Będzie co będzie. Jestem dobrej myśli, myślę, że by też. Panu spije, panu zwali. Bym się zakrztusił. Nożli mnie to przewali. Padł z mocha, padł z niucha. Padł z nigdy cię. Do zobaczenia. Za momencik dla mnie.